Czy widziałeś, że jak nie zostawisz tu lajka, to umrze ktoś z twojej rodziny w przeciągu 10 minut? Więc byczku zostaw. Nie wiem, czy zdążyliście przeczytać, tam pisała coś o nitrze. To my tu mamy nitro? I właśnie wydaje mi się, że chyba pod prawy przycisk myszki mam to nitro. Aczkolwiek ani razu w swoim życiu nie użyłem tego nitra. Chyba przypadkiem kiedyś. Karwi Artura i mysz. Patrzyłem, czy coś się zmieniło względem poprzednich odcinków odnośnie jakości i tak dalej. Niestety poprzedni odcinek urwał się, a ja nie mam za bardzo miejsca na dysku, więc no, nie dowiemy się. Niestety nie dowiemy się, czy jest dobrze, czy jest źle. Musimy wierzyć, że jest dobrze. Ja muszę wierzyć, że jest dobrze. I co? I nagrywać. A gdzie mam misję? Nie mam misji? Ale pewnie trzeba poczekać na jakiś dialog. Ale mam teraz fajne tutaj statystyki napisane. Dysk pełny za około 1 godzinę i 29 minut. Tylko wcześniej po prostu nie zwracałem uwagi na to, bo myślałem, że jest dużo miejsca. Aczkolwiek, no niestety, to miejsce się skurczyło. Sporo gierek pobierałem, które też będę nagrywał w międzyczasie. Zresztą nadal mam te Lego Star Warsy pobrane, więc... This is getting complicated. I can keep Damien focused on that hard drive. I can find Mickey. He'll slip up. I know Damien. Have to be patient. And right now, I need Bedbug. No jest misja. Nie wiem, czy przy okazji w ogóle nie odblokujemy sobie wieży CTS-u. A ja chyba coś za blisko mam mikrofon. Właśnie nie wiem, jakoś tak... Z jednej strony powinno się mieć blisko mikrofon, z drugiej strony... Chyba przesadzam i potem jak krzyczę, to są naprawdę niezłe przestery, więc... Na razie zostawię sobie tak i zobaczymy, jak to wyjdzie. Też mam wrażenie, że delikatnie przerywa, ale... Zobaczymy. Wierzmy, że jest Gitas. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. A tego nawet nie było. Aiden. Hey, we're getting close. You'll be home soon. What's going on? This guy talked to me. Nie, to już było. We're not friends. Not anymore. Nikki, just don't listen to his bullshit. Zobaczmy to nitro. Czekajcie. Jakby mi nie zarzucało. Seriously, Aiden? You expect me to believe that I'm your sister? Well, shouldn't my sister be cutting me a little slack? Really? Oh, because I'm being held by your friend, and you need a little slack. Well, it sounds worse when you say it like that. Aw, have I hurt your feelings? I forget what a sensitive boy you are. You know me. Heart on my sleeve. Fun's over, kids. I hope your plan's a good one. Nikki does too. Co tu jest w ogóle? Tu coś jest zaznaczone, tylko nie jestem pewny co do końca. Gra RP. A rzeczywiście. A okej. Okay. Jakieś gówno. W sensie. Na samym starcie próbowałem zagrać w jakąś grę, to chłopie jak w Mario. Zacząłem skakać do góry, odbijać się, jakbym. Nie wiem, pojebana. Vigilante Aiden Pierce has struck again. He's been terrorizing citizens in the name of justice for months now, and people have had enough. Some are even referring to Pierce as a terrorist. But does Aiden Pierce fit the profile of a terrorist? That's not entirely clear. He has not attached himself to any political movement, and his targets appear to be criminals themselves. However, the CPD insists that their job is to apprehend the man, not to label him. Everything else will be left to the justice system. Ja mam wrażenie, że w ogóle to zauważyłem, słuchajcie, jak nagrywałem... Ej, w ogóle coś się baguje do góry. Prawie co drugie auto ma jakieś takie dziwne coś do góry. Nie wiem, czy to widzicie. Nie wiem, jak wam to pokazać. Jak sobie zobaczycie... No, do góry.
Widzicie to na aucie, w sensie, nie? Coś miałem mówić. Kurwa, zapomniałem. Co mówiłem wcześniej? Coś... Kurwa, to było ważniejsze. Zapomniałem. Ach, chuj tam. Gdzieś tu jest nitro. I wydawało mi się, że pod prawej jest nitro. Jak się tu włącza nitro? Jest tu nitro? Czemu nikt mi nie powiedział o funkcji nitro? Może nie wszystkie auta mają nitro w sumie. Kurwa, no zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Ajajaj, karamba. Muszę też patrzeć, żeby nagle się nie okazało, że... O, nie ma miejsca na dysku. Fuck off. I mamy tu wieżę CTS-u, to nie wiem, machniemy sobie tą wieżę CTS-u. A, machniemy, tak wiecie. Fajnie zrobić misję główną i w ogóle ja też jestem za tym, ale... no mówmy. No jeden raz, no dajcie mi jeden raz zrobić wieżę CTS-u. Bo nie chce mi się potem kurwa tu wracać, a... Cyfrowy odlot. O właśnie, o tym mówiłem, dzięki gro! Zajebiście! Podpowiedź od buta. Więc grałem właśnie w ten cyfrowy odlot, chyba o tym mówiłem. Grałem w ten cyfrowy odlot, chłopie, i skakałem... Odbijając się, latałem, chłopie, jak Batman? Czy to już powiedziałem? Ja dzisiaj mam dziwny dzień. Ale pozytywny, taki, nie wyspałem się, bo spałem 7 godzin. Ale czuję się, jakbym się wyspał. Nie wiem, kurwa, czy to, co mówię, ma jakikolwiek sens, ale czuję, że... czuję flow. Flow jest czuty, także... gites. Flow jest czuty, to jest... koks. Kamerka, pyk. Myślałem, że ktoś mnie wołał. Bo miałem zrobić tego. Ty, no jak to zrobić? Jak tu nie ma... Poczekajcie, co? Wysać? No może? Okej. Ale strasznie dziwnie i ta kamera, co się buguje, to światło. To jest chyba, wydaje mi się, słuchajcie, przez to, że karta graficzna po prostu wyciska ostatnie poty. Że za mocny jest overclock. Tak mi się wydaje, że trzeba chyba troszeczkę zwolnić tą kartę. Ogarnę to w kolejnym odcinku, tak jak mówię, na dzisiaj. Na Spartana, zresztą wczoraj miałem sobie nagrywać tak kulturalnie do 4 rano, a tu się okazało, że jest Liechtenstein, a nie kurwa 4 rano. Oj, jak my... Ojejciu, musimy wejść na górę? Co ty gadasz, chłopie? Normalnie chyba z tamtej góry jakoś skoczyć tutaj, bo nie widzę kurczę innego rozwiązania. Jeszcze raz zobaczę, ale wydaje mi się, że... No, że będzie Paweł Jumper robiony. No, niestety. No, a teraz musimy w ogóle znaleźć jakieś wjazdy do góry, a nie... Przypomniało mi się, jak koleś. Kurwa, muszę z tej gry zrobić funny moments. Jak ja bym chciał zrobić z każdej gry funny moments. Ale mi się nie chce, bo muszę pokleić teraz te odcinki, jakbym... To jest ciężka sprawa, słuchajcie. Ciężka sprawa zrobić takie funny moments, bo musisz każdy odcinek jakby obejrzeć właściwie od nowa i... No nie zrobię w sumie. No bym musiał sobie zaznaczać fajne momenty po każdym tym i dopiero robić funny moment, co nie? Bo wtedy na bieżąco jakby jesteś w stanie pamiętać te rzeczy. To jeszcze jest okej w miarę. Wiecie, że po każdym odcinku zapisuję sobie, gdzie był jakiś interesujący... Ale nie przyjechałem, kolesie. Gdzie był jakiś interesujący moment i wtedy jakby... Ale to jest Beczunia, śmiechunia, hehehunie... Myślę, że tak bym określił te odcinki.
Albo w ogóle nie dokończyłem pełnego zdania. Chodzi o to, że ten, że była taka misja, w którym koleś mieliśmy do... Nie misja, tylko przy okazji misji było przestępstwo i mieliśmy po cichu do kolesia się udać. A my na Spartana mu skurwa na głowę skoczyliśmy. Autem. Chłop się jeszcze nie zorientował, dopiero potem jak spadliśmy. Jakbyście się zastanawiali, co robię, no to muszę się dostać tam, na te, tam gdzie te pociągi. Też pewnie teraz któryś, na bank jest coś w stylu, że można było wjechać 10 minut wcześniej. Chociaż dobra, tu jest stacja, więc okej. Teraz widzę jakieś schody, pytanie czy da się wjechać autem. A ponadto to weźmy jakieś inne auto, bo to jest straszny gruchot. To wygląda w porządku, podoba mi. Ja lubię niebieskie autka, no to jest super kolor, to jest taki błękitny. Giga koks. Ja mi oczy bolą już. Żartowałem, beznadziejne to auto. To jest lepsze. Tylko nie wiem, czy tym wjedziemy tutaj. Oj kurczę, może być średnia. O wow. Że wybuchnie i się podpali, to się nie spodziewałem. Dobra, na szczęście twórcy gry pomyśleli, że ktoś będzie objeżdżał tutaj i będzie chciał wjechać, więc siemano. Więc słuchajcie, tak wyglądają te misje, powiem wam szczerze, CTS-u, nie? Wy czemu się na ziemi kładziecie? Ty, Boby! Kurwa. Dobra, nic mu nie jest. Więc tak, słuchajcie, wyglądają misje CTS-u. Do najłatwiejszych misji, teraz bym kurwa spadł, to bym się... Do najłatwiejszych te misje nie należą, szczerze mówiąc. Widzę kurwa wyścig z pociągiem jest zrobiony. I to nie jest dobra informacja. Na szczęście zniknął. Tylko żeby nie spać, bo... Jak spadniemy, to jest Liechtenstein. Za szybko. Za dupcem. Nie jestem pewny, czy my dobrze jedziemy i czemu pominęliśmy tą stację. Nie zauważyłem jej? A, bo pewnie... Nie. Jak ja jej nie zauważyłem? Dobra, nieistotne. Nie wiem, czy... A, oddalę se. Też jak oddalę, to muszę przymrużać oczy, bo jestem kurwa ślepy. Nawet w okularach, no już nic nie dają za bardzo. Znaczy, nie przesadzajmy, to oksy mam od 4 lat, jakby szkiełka. Od 4 lat chyba nie były wymieniane w ogóle same szkiełka, więc... Jakby wiecie. Nie wiem, że tu można było wejść. Nie no, niemożliwe. Dobra, i teraz słuchajcie, trzeba tu skoczyć. Są tylko dwa problemy. Jak się kurwa okaże, że nie dałem rady, to jest straszny syf. A nie mogę z buta? Tak go, od buta. Dobra. Okej. Mam to panowie. To chyba jedyna broń, która ma tu uniknąć. Co? Ej, gościu, otwórz się. Halo? Czyli najdzik. Okej. Tam tłum ludzi panikuje. Ja coś za dużo mi ten najdzik, to wam powiem, kurczę, nie dał.
Gdzie ja kurwa w ogóle muszę iść? Tu, a to już zrobiliśmy, żeby jechać. To już patrzyłem, ale... Pytanie, jak się tam dostać? No nie gadaj mi, że teraz się tam nie dostanę, no. Może? No nie wiem, że tyle na marne leciliśmy. 15 minut odcinka. Psów w pupę. A tutaj. No debil. No debil. Z tej gry byłoby najlepszy fany moment, mówię wam. Absolutne złoto, kurwa. Ta gra jest w wykonaniu moim. W sensie ogólnego kretynizmu. Może tak, żeby ja skromny chłopak, ja się nie chwalę, tak? Wiecie. No, mam nadzieję, że teraz nie suicidujemy się, ale... No, na regis wyszło. Chciałem skakać po dachach, ale... Dobra, mamy misję fabularną. To nie robota dla Tyrona. A wiecie co jest fajne? Teraz na YouTube można jakoś chyba podzielać odcinek. I... A nie będę wam tego robić, nie chce mi się. Chciałem pomyśleć, że po prostu będę codziennie robił misje poboczne. I misje główne. I będę dzielił je na tych, że będziecie widzieć, ale... Ale leniwy jestem. Dobra, nie słuchałem w ogóle, co się dzieje. O kurczę, to będzie grubsza akcja. Pewnie jeszcze na czas życie. Albo i nie, na szczęście. Dobra, czekajcie, wait. Wow, shit. O kurczę, blaszka. Ja pier chruper. To jest wam powiem, panowie, ciężka sprawa. Jesus. Co tu się kurwa dzieje? Być kus. Powiem wam, kurwa, nie wiem, nie mam bladego pojęcia. Tak, nie, musimy, o, coś takiego, i tu coś takiego, i mamy pierwsze, i teraz coś takiego. Nie, to jest bez sensu. Coś takiego, okej. Trzeba to też do górnego, więc trzeba tak zrobić bardziej. To oczywiście tak, to nie tak. Do dupy jest. O, było. Mamy to. Teraz trzeba tak. O, ale najłatwiejsze to nie było. Aha, tego grubego teraz szukamy. To jest stary tropiciela. Yeah, it does. It means I'm a player. What? A bed bug can get into any lady's bed. That's disgusting.
Oh, I raised you better than that. Yeah, I'm on way. I gotta go, Grandma. Love you. Yeah, I love you too. Even though you're a damn fool. Let's see what dirt I can dig up on you. All goes well. Co mam zrobić? Jak zgubić te... Stop. Czemu my tak na Spartanę idziemy? My za nim mamy jechać, tak? Nie zorientuję się. No kurwa. A przynajmniej lepszą furę mamy, nie jakieś gówno jebane. Jak ja mam go kurwa siedzieć, bo nie rozumiem do końca. Kurwa, co oni robią? Dobra, no teraz będzie kurwa ciężej go śledzić. Pewnie jeszcze nie zostań wykryty, bo przecież czemu by nie? Proste. About this place. It ain't right, man. The way I see it, they gave it to us. It's our shit. We the police now. You have the right to suck my dick. Man, kid wasn't even begging. Right shot down in front of his mom. Got the cards? Yeah, B. The numbers too? Yeah, they in there. What about Iraq's cut? Don't worry about Iraq. Worry about me.
Do dupy. Something's up. Yo, check it. Big B's on the move. Sup. Może Wabik. Locking down the hood. Might as well call the popo yourself. Nah, they don't come out here no more. Not here. Nobody give a shit about this place. It ain't right, man. The way I see it, they gave it to us. It's our shit. We the police now. You have the right to suck my dick. Man, you nuts. You have the right to shut the fuck up, motherfucker. Sorry, że tak się nie odzywam w ogóle, ale czasem ciężko mi jest po prostu czytać napisy i grać, więc staram się słuchać to, co mówią. To jest mi o wiele łatwiej zrozumieć po prostu, niż czytać napisy, jak mam być szczery. Tylko gorzej już słuchaniem, mówieniem i przy okazji graniem. To już jest cięższa sprawa, wam powiem szczerze. Man, kid wasn't even banging. Shot down in front of his mom. Got the cards? Yeah, B. Pin numbers too? Yeah, they in there. What about Iraq's cut? Don't worry about Iraq. Worry about me. Nieźle nam poszło. Yo, check it. I wonder who could fix this. Big B's on the move. Sup, V's? May I talk to Lil Juice? Why, yes, you may. Alone? Mother, may I? Fuck me, man. Making a round? Yup. Fixing the drive over. What do you think? Expect anything? Nope, and it sounds like the club don't trust Iraq no more. Good, because they'll be dealing with me soon. When I call the shots, I remember what you done. Hold up. Kurwa, jakie to jest ciężkie. Oj, oj, oj. Jakie mam tu niby? Ich naprawdę chyba giga coś po... Gubię cel, czaisz? Czaisz bazę? W ogóle to? Absolutna misja jest unwykonywable. Nie da się zrobić tej misji. Przygotujcie się na mataron, na mataron, makaron kurwa też se przygotujcie, bo to będzie maraton. Została mi godzina i jedna minuta nagrywania miejsca. Przygotujcie się, że godzinę i jedną minutę będę chłopa śledził. Jeszcze się kurwa misja od nowa robi, czujesz to? Teraz będzie dobra zabawa. Tak, głupie cel, pewnie, że głupie kurwa cel. Mogę ich chociaż rozpierdolić czy coś? That bitch. Wake up, boy. Go. Czyli, że mogę w sensie. Hey, I heard something. Ale będzie dobra zabawa, wam powiem. Nie no, chyba trzeba po prostu wszystkich eliminować, a nas posrało, że idziemy tak na taką misję po cichu, bo nie rozumiem. Chyba giga nas pojebało, mam takie wrażenie. You have the right to suck my dick.
No nie, tu klikłem. Mówię, guys. Przygotujcie się na dobrą zabawę. To mnie wykrył. będę się starał, słuchajcie, tryhardować, ale jestem pewny, że ta misja to mi zajmie 7 lat. Nobody give a shit about this place. It ain't right, man. The way I see it, the gates are up. I should be beautiful, man. Ja będę brał łyk pisia za każdym razem, kiedy padnę, to wam powiem nie do końca tego odcinka, bo pójdę 3 razy do toalety. Dobra, sobie... A co ja wiem? Nie dup! Easy voice? No i co? Kurwa, dlaczego się tak ustawiłeś? Dobra, pin. Down. Reset. No, fajne graffiti. Ogólnie. Jak zostałem wykryty? No co? Wykonywable. Nie lubię takiej misji, strasznie nie lubię takiej misji. W sensie inaczej, jak mogę sobie po cichu zrobić, a potem na głośno, to jest fajnie, nie? Bo masz szansę na błąd, a tu chłop cię niby wychwyci i ty już nie żyjesz. Jeszcze chyba zauważy ciało, to w ogóle i tak jest GG, więc... No to super w ogóle zabawa, nie? No to się pobawiliśmy, kurwa. Bez sensu. Ładna pogoda dzisiaj. A, w ogóle nie pokazywałem wam, nie starczyło mi na najlepszy granatnik. Ale mam ten średni i też jest całkiem spoko, czekajcie. A, ja sobie tu mogę zmieniać takie rzeczy. Łe, chłopy, to ja nie wiedziałem nawet tego. A gdzie jest mój granatnik? O, to jest to. Chyba. A nie. Nie mam pojęcia, gdzie jest granatnik. O. Maśniutki. Nie, to stokowałem go wcześniej, a teraz i tak się naboje resetuję, więc poszczam. Chyba, nie? Nie. Nie, chyba tak. The way I see it, the gate to us. It's our shit. We the police now. You have the right to suck my dick. Man, you nuts. You have the right to shut the fuck up, motherfucker. Better stop woofing, cuz. Respect the law. Jakiś koleś po lewej stronie, chłopie, ja nawet tego nie wiedziałem. What is that?
dude! Także tak, no. Nie wiem, czy a wiecie co? A nie wiem, czy nie będzie lepiej, jak ja wam po prostu to zatrzymam i sobie to przejdę, co? Tak zróbmy, bo ja wiem, że tego owego... Chociaż... Nie no, zatrzymię po prostu i ja sobie to przejdę, słuchajcie, na spokojnie. Jak gdzieś będę przy tamtym miejscu, co byłem wcześniej, to wtedy wam odpalę. Z powrotem. Bo tak to nie ma sensu, ja to będę przechodził naprawdę z godzinę, to czuję po prostu. Chyba, żebym zmienił sobie poziom na niski, ale walić to. To ja... To widzimy się, jak już będę gdzieś tam na miejscu i będzie... Jak uznam, że jest okej. Nie straciliście zbyt dużo, bo minęło jakieś 20 sekund, szczerze mówiąc, i po prostu odkrył jeden łatwy sposób, jak powiększyć szansę na wygranie tej misji. I zaraz wam powiem, o co chodzi, ale zobaczymy, może wyjdzie teraz. Yo, brother. Czy another father and mother? Dobra, teraz trzeba sprzątnąć tego paja... Tylko weź mi broń z tłumikiem i traf. Dobra, i teraz jest najciężej, szczerze mówiąc. Teraz jest bardzo ciężko. Bardzo źle to zagrałem. Ale jest okej. A ten co se robi? Chodzi wokół? A po jasny... Ciasny? Bruch. That dough on you? Always. Why? Nah, this gonna cost you. But it's worth it, trust me. Yeah, we'll see about that. Zawód oficer gangu. No to nice. Czy ja go mogę kurwa siedzieć kamerami? To jest dobre pytanie. Beze i tak to trochę warzywo. A, teraz po prostu za pomocą kamer, okej. Tylko problem jest taki, że jestem kretynem? Dobra, idzie tu powoli. Look, I'm on 500 for what I know. What the fuck you know that's worth that much cash? Because you ain't got much time unless you pay up now, fam. Oh, you gonna threaten me? You don't fuck with me, man. You think Iraq won't hear about this? Man, what's wrong with you? Oh, dude. Iraq? Serious? Iraq is your fucking problem. I mean, like, tell me what you know. This better be good. Look, it's simple. They gonna call you down to the bricks, and then they gonna kill you. That's bullshit, man! Whoa, hey, what are you doing, man? Come on, fam. Come on, talk. You know I ain't a... What the fuck? Rabbit's stealing from my rack. You see that motherfucker? Shoot him. I'm out, Beans. Do this right. Zadzwoń do Rabida? A jak mam to zrobić? Wywołanie. Ale... Co tu się kurwa dzieje? Aha! Just saved your ass.
and I can do a lot more if you cooperate. What are the bricks? Look, just get me out of here, man, and I'll tell you. All right, pay attention. O kurde. O nie, byczku. Ja samemu mi do kitu idzie, a co dopiero chłopa mam wyciągać stąd. Dobra, myślę, że... Może tu wejść? Dobra. Załatw. Zabij go. Ale kurwa, życie na krawędzi. Gdzie on teraz jest? A tu jest. Gdzie on ma? A kurwa, on ma się tam dostać. Ja myślę, że on się jakąś lewą stroną wyjdzie, czy coś takiego, chillera utopia, chłopie. A tu chyba nie do końca. Dobra, kurwa, biegnij na Spartana gdzieś tutaj, myślę, będzie git. Dobra, całkiem nieźle wyszło, jak na debilny pomysł tej akcji. Do kitu kamery, by the way. No, wkurwili mnie. Gwardia Narodowa w postaci mnie przybyła. Muszę cię wybaczyć, ale... Posiłki wzywasz? Dobra, więcej trupów dla mnie. Realiz, by the way. Wow. Oh, what's up? Ty, no nie wiedziałem, że można tam misy spieprzyć. Kurde, to nie jest powiedziane niestety. Wiecie, jak w... Title, na przykład w grach od Title Games zawsze miałeś tak, że jak coś spieprzyłeś, to wiedziałeś, że może mieć to konsekwencje tu, nie? Ogólnie. Dlatego starałeś się nie spieprzyć i wiedziałeś, że jeżeli zginiesz, to raczej zginiesz naprawdę, a nie tak, wiecie, że się odrodzisz i tak dalej. A tutaj zazwyczaj się rodzisz, więc nie sądziłem, że można spieprzyć tą misję, a ponadto całkiem nieźle mi szło, by the way. I've seen this happen to a few guys. They don't pull their weight and they get torn down hard. But if Bedbug can survive it, Joey's got what it takes, Iraq won't just save face, he'll embrace the kid. Show him off.
Dobra, 45 minut. No nie udało się za dużo, powiem wam szczerze, zrobić w tym odcinku. Ale obawiam się też, że to tyle udało, co nam się udało i jakby finitos. Finitos banditos. W ogóle zajebista furka. Śmiga chłopie jak... Yeah, I mind. You're so predictable. See if I do you a favor again. Actually, you need a favor. I'm setting up an ambush. I need you to bring me some explosives. Can you do that? I can do anything. Do I want to do it is the question. Oh, wait. Yes. You know what? This is great. Yeah, let me round up the boys and I'll meet you there. Wszystko? Chyba tak. Patrzę, bo to jakieś śledztwo jest, ale... nie kojarzę, w sensie nie widzę, co mam zrobić tu. Za bardzo. Aha, w środku coś jest, okej, okay, tylko... Tylko jak ja mam się do środka dostać? Tego akurat... A nie, dobra. Chociaż nie, no i tak muszę. A nie, na górę. Może ta kamerka? O, co tu się chłopie dzieje? No nie, to są zdecydowanie do kitu kamerki. Nie, tym to panowie nic kurwa nie zrobimy. Trzeba jakąś lepszą, albo nie wiem, wejść na dach. Albo obejść po prostu. Jak już jesteśmy, to zróbmy jeszcze tam. O, mamy to. Mieliśmy. Mamy to. Easy. I tak już dzisiaj w sumie nie będę miał co nagrywać za bardzo. W sensie nie mam jakby, wiecie, miejsca na zysku, więc... Aktywny sygnał GPS, skanuj. Handel bronią, podnieś. Granat odłamkowy. Do kitu, ja bym wolał po prostu tą misję. O, i przechwycone nagrania, to też ciekawe. Okej, okay, tajne dwa. Dobra, też w sumie wrócimy sobie do bazy, bo wydaje mi się, że... W sensie nie wiem, czy trzeba wracać do tych baz, czy mogę sobie po prostu wyjść. Pisało, że... Znaczy i raczej, jak będzie zapis po jakby odcinku, po odcinku, po jakby misji głównej, to po prostu możesz sobie wyjść, nie? Bo był zapis. Ale jak z drugiej strony zrobiliśmy teraz to śledztwo, to nie jestem pewny, czy to się zapisało, więc... Nawet nie zwracam, szczerze mówiąc, uwagę na ten, czy się pokazuje, czy nie, więc lepiej podjechać. Z drogi śledzie. Szefu jedzie. Bo to też jest jakaś misja, no ale dobra, to już nie robię. Nie chce mi się. Później. Hakowanie online. Nie, też mi się nie chce. To online do mnie nie będzie przemawiać, póki pewnie nie zagram sobie z kimś, nie? Dobra, pakujemy się, jest coś tu. Tutaj jeszcze jakieś nagranie jest przechwycone, pewnie od Szaka. Iraka, czemu ja mówię Szaku ciągle? Still on the run too.
No dobrze, moi drodzy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. Przypominam o łapkach w górę, o komentarzach oraz o subskrypcjach, o tym, że na dole znajduje się link do mojego drugiego kanału oraz Instagrama. Serdecznie zapraszam i pamiętajcie, że widzimy się codziennie o godzinie 16 oraz 18. O tym znajdziecie różne odcinki z różnych gier tutaj, i małych, i krótkich, i dwu, i takie montowane, i takie, wiecie, z OBS-ikiem na szybko, różne giereczki i wiecie, i takie jak GTA właśnie, jak Watch Dogsy, i takie jak What's Remind of Edith Finch, różne, najróżniejsze. O tych godzinach serdecznie zapraszam i żegnam się. Życzę wam wszystkim miłego dnia, słuchajcie, oraz miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Ej.